Hej! Dzisiaj kontynuujemy dyskusję na temat dobierania dźwięków w taki sposób mniej oczywisty niż ten charakterystyczny i typowy dla gitary, czyli odkładamy na bok boksy i zastanawiamy się, w jaki sposób kreować naszą melodię tak, aby nie była ona determinowana na przykład przez pozycję skal, które mamy wyćwiczone, ale bardziej przez intuicję i faktyczną potrzebę, faktyczną muzykę, moglibyśmy tak ogólnie metaforycznie powiedzieć. W poprzednim materiale, do którego możecie sobie zajrzeć tutaj, rozmawialiśmy o tym, żeby wziąć jakąś skalę i spróbować ją lokalizować na słuch. Przedstawiłem Wam kilka sposobów, w jakim możecie do tego tematu podejść. Natomiast dzisiaj chciałbym pójść jeszcze o krok dalej, czyli odpalić sobie tutaj chromatykę i pograć solóweczki, jakby już w ogóle nie myśląc w kategoriach jakiejś konkretnej skali, ale raczej dobierając dźwięki niemalże w losowy sposób i starając się je również rozwiązywać, jeśli zajdzie taka potrzeba. I szanowni Państwo, materiał ten jest sponsorowany dla Was przez kurs Sztuka Improwizacji, czyli program, w którym przedstawiam taką moją autorską, można by powiedzieć, metodę podejścia do tematu improwizowania, krok po kroku przeprowadzając od takiego totalnie początkującego etapu do momentu, w którym już rozmawiamy o naprawdę zaawansowanych zagadnieniach. Zapisy na kurs trwają do 5 maja i wszystkie informacje znajdziecie na stronie sztukaimprowizacji.pl. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W ćwiczeniu drugim zajmiemy się skalą, co do której jestem przekonany, że na pewno jej nie ćwiczyliście. Chociażby dlatego, że wcześniej w kursie o niej nie wspominaliśmy. Mowa tutaj o skali chromatycznej. I o ile z chromatyką mogliście się spotkać jako z ćwiczeniem granym w taki sposób, natomiast nie jest ono jakby idealnym odwzorowaniem skali chromatycznej, chociaż wiele dźwięków chromatycznych zabiera. Skala chromatyczna to najprościej mówiąc wszystkie możliwe dźwięki do zagrania. Jak weźmiemy sobie na fortepianie jedną oktawę, to wszystkie białe klawisze w niej i wszystkie czarne klawisze w niej będą składały się na skalę chromatyczną. No i taką skalę możemy sobie z powodzeniem również zagrać od naszego D. No tutaj zagrałem do rytkiego. Mamy tutaj 7 dźwięków, więc możemy zadbać o to, żeby 2, 3, 4, 5, 6, 7 i znowu D, żeby te luki pomiędzy nimi powypełniać. I to jest skala chromatyczna. I teraz powtórzymy dokładnie to samo ćwiczenie, ale z wykorzystaniem skali chromatycznej, czyli niejako zmusimy się do tego, żeby po pierwsze ogarnąć sobie jakieś jedno opalcowanie tej skali w jednej oktawie, później w dwóch i tak dalej, ale po drugie nadal chcemy grać tę skalę wolno, czyli chcemy sobie dać czas na to, aby podoświadczać dźwięków, które według teorii muzyki czy też harmonii są fałszywe, tak? Czyli na przykład tego, jak zabrzmi na akordzie d-moll dźwięk S, albo jak zabrzmi na akordzie d-moll dźwięk fis. Tak? No i temu posłuży to ćwiczenie. Sprawdźmy. Chociażby to doświadczenie ulgi, jaką słyszy się po tym, jak zagra się dźwięk fałszywy. Wejdzie się na dźwięk niefałszywy. Okej, domyślam się, że nie było to najprzyjemniejsze muzyczne doznanie w Waszym życiu, ale spokojnie, to dopiero taki punkt startowy.
Zobaczmy sobie teraz tę naszą skalę demol dorycką, ale zagraną na fortepianie. Jak widzicie, wykorzystaliśmy do tego same białe klawisze. Jest ich 7. Pozostało nam 5 czarnych, które znajdują się pomiędzy nimi. I o ile możemy zauważyć, że zdarzają się sytuacje, konkretnie 2, w której 2 białe klawisze sąsiadują ze sobą, o tyle sytuacja taka nie powtarza się dla klawiszy czarnych. Więc jeśli założymy, że w tej konkretnej tonalności wszystkie klawisze białe to są poprawne dźwięki, dźwięki wynikające ze skali, a klawisze czarne to są fałsze, te dźwięki pomiędzy, które przed chwilą dołożyliśmy sobie, tworząc w ten sposób skalę chromatyczną, to zauważmy parę prawideł. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy zagramy czarny dźwięk, to zawsze o jeden klawisz od niego, czyli przekładając to na język gitary, o jeden próg od niego, znajdziemy dźwięk dobry. Ponadto zdecydowana większość dźwięków ładnych, powiedzielibyśmy sobie tak, czyli konsonansów, jest od siebie odległa o sekundę wielką, czyli 2 progi. Jedynie w 2 przypadkach zdarza się nam tak, że dźwięki te są oddalone o pół tonu. Ponadto dźwięków poprawnych mamy 7, a fałszy 5. Więc nawet grając totalnie po omacku, nawet losując dźwięki w taki sposób, w ponad 50% przypadków trafimy w dobry dźwięk. A nawet jeśli nie trafimy, to zawsze możemy dźwięk ten przesunąć o pół tonu niżej lub o pół tonu wyżej, w ten sposób trafiając wysoki dźwięk. Ponadto, jeśli nie wiemy na przykład o jaki interwał iść w górę, na przykład chcąc grać daną skalę, jeśli zagramy cały ton, to również będziemy mieli więcej niż 50% szans, że trafimy na dobry dźwięk. Czyli sprawa ta wcale nie jest taka trudna. Zobaczmy teraz, jak możemy to kreatywnie wykorzystać. Będę starał się grać losowe dźwięki i odpowiednio reagować. Jeśli trafię dobry dźwięk, to go zostawię. Jeśli trafię dźwięk zły, to go postaram się rozwiązać, tak? Czyli zagrać dźwięk o pół tonu niżej lub o pół tonu wyżej. No i oczywiście niekoniecznie była to najpiękniejsza muzyka świata, tak?
Natomiast wydaje mi się, że był to dowód na to, że o ile ten straszny dźwięk nas nie speszy, a postaramy się go w jakiś sposób rozwiązać, może nawet powtórzyć, to jesteśmy w stanie obronić taką sytuację. No i ponownie, jest to taka rzecz, którą śmiało możemy poćwiczyć również i na jednej strunie, i w różnych kontekstach, w ten sposób oswajając się z tymi złymi dźwiękami, bo te dźwięki tak naprawdę nie są złe, one po prostu mniej pasują niż te właściwe, te białe. No i to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli się Wam podobał, to jak zwykle będę wdzięczny za łapkę w górę oraz komentarz pod filmikiem. Szczególnie jestem ciekaw, czy faktycznie do tej chromatyki odważyliście się podejść. Jeśli tak, to pamiętajcie, że czasem może być tak, że sami nie jesteście pewni, czy dany dźwięk jest ok. Wtedy warto się nagrywać i posłuchać tego już po fakcie. Wtedy zawsze mamy taki troszeczkę zdrowszy osąd. No i pamiętajcie, że skoro już o tym osądzie mowa, no to tutaj tak naprawdę nie ma dobrych i złych dźwięków. Ja wiem, że to zdanie jest takie, wiecie, wątpliwe, można się tutaj sprzeczać. Natomiast koniec końców to Wy kreujecie to solo i to Wy jesteście tą osobą, która ma ostateczne zdanie, czy dana rzecz brzmi tak, jak się Wam podoba, czy też nie. Dajcie znać w komentarzu, jestem mega ciekaw, co powiecie i pamiętajcie, że zapisy na sztukę improwizacji zamykamy już 5 maja, także czasu zostało naprawdę niewiele, a kolejna edycja dopiero w 2022 roku. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!